Witam Was bardzo serdecznie na kanale Para, co się po raz kolejny na kanale, na którym sobie oglądamy różne programy z telewizji i dzisiaj padło, tak jak co tydzień po premierze, na nowe kuchenne rewolucje. I dzisiaj zabierzemy sami siebie do Katowic i restauracja się nazywa Meltini, cokolwiek to znaczy. Także przed rozpoczęciem odcinka zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie i możemy już przejść do odcinka tak oficjalnie. W Katowicach Magda Gessler nie będzie miała lekko. No muser, byście zwariowali. Tu jest mniej więcej 4000 kalorii. Zabieraj to z moich oczu. To bardzo dobrze. Im więcej sera, tym lepiej. Z reguły tak jest. Mamy, co będziemy coś zmieniać. To wszystko ściema. Ktoś nie ma zielonego pojęcia o kuchni. Ja nie mogę powiedzieć, że ja w ogóle jestem zielony. Wyjdź sobie na spacer, a on mi powie, jak robi rosło, bo ja chcę wiedzieć, na czym stoję. Wiele razy próbowaliśmy jakieś zmiany. Jesteś tchórzem. Tak, zrobiłem się takim tchórzliwym. No to zapowiada się chyba kolejny odcinek, gdzie Magda Gessler niestety będzie umoralniać tych wszystkich ludzi, także pewnie będą tam jakieś niezapowiedziane kłótnie. Katowice to miasto niemal 300-tysięczne, a przy tym dość rozległe, więc nie wszystko się w nim kręci wokół Spodka. Restaurację Meltini w dzielnicy Stara Ligota prowadzą Arek oraz Igor. Ten drugi do Polski przyjechał 10 lat temu z Ukrainy. To ja już widzę, że to jest jakaś tragiczna okolica. W sensie to dosłownie wygląda, jakby restauracja była w jakimś bloku takim mieszkalnym. Chyba, że to tylko moje odczucia takie są. Tym jak wyjechałem do Polski, mieszkałem w Kijowie. Zostawiłem pracę tam, poszukiwałem czegoś innego. W Polsce mu się zaczęło lepiej żyć, ale wolał mieć coś swojego niż pracować pod kimś. I zanim się zlecą te trolle z komentarzy, które zaczną mówić, że o Boże, kolejny Ukrainiec w odcinku i tak dalej, to ten pan przynajmniej próbuje coś zrobić swojego, zarabia, płaci tutaj podatki. Więc zanim się przyczepicie, to pomyślcie nad tym, czy to nie jest pozytywne. Życie tak kierowało mnie zawsze do gastronomii, bo moja siostra jest szefem kuchni przez 30 lat i ja się byłem bardzo mały i ona już była na kuchni. Ale znowu oni robią pizzę? Jezus, w każdym odcinku musi być ta pieprzona pizza, w każdym. Pierwszy odcinek chyba tego sezonu się nazywał Pizzownia już. Widzieliśmy lokal w Katowicach, Igor się tutaj zajmuje menu, on tworzy receptury. Mamy pierogi, mamy makarony, pizzę. W prowadzeniu lokalu właścicieli wspierają panie. Tutaj na kuchni pracują 3 dziewczyny, wszystkie z Ukrainy i wszystko gotują, co nam powie Igor. Czyli łącznie są 4 osoby z Ukrainy w tym odcinku i tam nie ma w ogóle ukraińskiej kuchni, tylko pizza, makarony i pierogi. Magda Gessler przyjdzie do tego lokalu i po prostu wszystkim tak wiecie, puf, puf, puf w tył głowy, żeby się otrząsnęli. Igor szefem kuchni nie jest, więc tylko z nazwy. Wymagam, żeby to było doprawione, żeby to nie było takie nijakie. Jestem kelnerem, barmanem i jeszcze pizzermanem. Ja się tyle nauczyłem w zasadzie co z jakichś programów kulinarnych, w domu, ćwicząc i tego, co mnie Igor nauczył. No to tak nie do końca jesteś kucharzem, jak sobie oglądasz, bo ja na przykład oglądałem ponad 100 odcinków Kuchennych Rewolucji już łącznie z tymi, co mam nagrane naprzód, a to nie oznacza, że ja jestem kucharzem. Niestety wspólny biznes nie idzie panom jak trzeba. Na początku myśleliśmy, że będzie fajnie szło. Z czasem zaczęło troszeczkę zmniejszać się ruch. Można nawet powiedzieć, że do restauracji mało kto zagląda. A teraz nas ratuje dostawa. A to nie ma tak być. Ma być na odwrotnie, ludzie mają być w lokalu. Ale w sumie czemu? Skoro jest popyt na to, żeby robić jedzenie na wynos w dostawach, tak? Czemu w to nie pójść w ogóle? Zrobić jakieś, wiecie, słoiczki z jakimiś rzeczami? Może ludzie by częściej to kupowali po prostu. Czemu to jest zły pomysł? No chyba, że ten pan się uparł na taką restaurację, że po prostu ludzie tam przychodzą i on tam to sprzedaje na miejscu. No ale czemu nie? Ma się dostosować do rynku. Co dzisiaj w ogóle poszło? Pielmieni i pizze dwie. Teraz można dać jakieś salatki. Masz na to czas? No a ja mam wybór. Jak trzeba, no to trzeba. No ja. Jak zawsze my przychodzimy do tego, że lepiej nic nie robić, tak? Bo nie ma na to czasu. Czasu zabrakło chyba też na wymianę starych szyldów.
co na pewno nie pomaga właścicielom. Nie wiemy dokładnie, jaka my restauracja, czy my jesteśmy pierogarnia, czy my jesteśmy pizzerią. No to nie chcę być niemiły, ale takie pytanie to chyba się powinno zadać przed zaczęciem kuchni. Nie, że teraz jak restauracja już jest otwarta, to oni się zastanawiają, czym są. Ty wiesz, że ja od razu coś wymyślił i ja w jeden dzień to robię. Nigdy nie chcesz posłuchać moich argumentów, dlaczego ja nie chcę, albo dlaczego, jakie mam obawy. Nigdy tego nie słuchasz. Igor jest taki, że woli zainwestować w coś i być na zero bądź minusie, a ja to jednak przemyślę. Bo jeżeli nie pójdzie, no to już nie mamy dalszych pieniędzy w ogóle, żeby towar kupić i iść dalej. I tak panowie siedzą w miejscu. Właśnie, z czego oni żyją w ogóle? Z czego oni żyją, jeśli sprzedają dziennie na przykład pierogi i pizzę? Tylko te dwa dania. Powiedzmy, zarobią te, nie wiem, 150 zł i co dalej? I trzeba to rozlokować na 7 pracowników łącznie? Czy 5 oni tam mają? Łącznie z tymi właścicielami oczywiście. Do Katowic przybywa Magda Gessler. Pizzeria, restauracja, kawiarnia. Gdzie ja trafiłam? No tego właśnie nikt nie wie, nawet właściciele tego nie wiedzą, więc tu może być taki kryzys tożsamości trochę. Dobry wieczór. Wieczór na pewno ekscytujący, przynajmniej dla pani z kuchni. Jest, jakby tam, nie wiem, weszła jakaś międzynarodowa gwiazda po prostu. Ja się dziwię, że te panie po autograf nie przyszły. Co to jest? Nasza karta. A to wygląda trochę jak regulamin gry. Okropne to jest, jeszcze w plastiku wszystko. Ta karta jest antyestetyczna. No myślałem, że gorzej się nie da niż jak w poprzednim odcinku, chyba nie tych nowych kuchennych rewolucji, tylko w poprzednim odcinku na tym kanale, jak Magda Gessler dostała tam ulotkę chyba. To myślałem, że nie da się gorzej po prostu. A tu już jest przesada. Po co te kolory w ogóle nieczytelne? Karta jest trochę prosta, zwyczajna i tania. Spodziewałem się tego. Co byś zaoferował? Specjalizujemy się teraz w naszych pierogach. Mamy też autorskie pizze. Ła, to jeszcze pizza. Polska, Włochy. Tak, jeszcze mamy makarony i pastę. Od cholery glutenu, od cholery kalorii. Czy pierogi są mrożone? Tak. To mnie w ogóle nie interesuje. A które są świeże? Dzisiaj lepiliśmy pierogi zakopiańskie, pierogi cztery sery i pielmienie. Tak, dobrze. Co to znaczy pierogi zakopiańskie? Czy to jest jakiś rodzaj pierogów, czy to jest po prostu nazwa, którą oni sobie wymyślili? Wszędzie jest śmietana. Antywłoskie rzeczy. Milano w sosie pomidorowym? Dobrze, niech będzie to Milano. A kawiarnia gdzie? Gdzie jest karta kawiarni? Mamy tylko kawy. Deserów nie mamy. To znaczy kawiarnia odbywa się od kawy? Zazwyczaj w Polsce kawiarnia to jest kawa z ciastkiem. Na początku, jak otworzyliśmy tutaj, miała być pizzeria i kawiarnia. Szyld na zewnątrz został do dzisiaj. Nie wymieniliśmy go. Wnętrze psychodeliczne. Kolor jest taki, że w zasadzie należałoby go użyć do pomalowania kamizelek ostrzegawczych, żeby na nas nie najechać. No ale kolory faktycznie takie, że trochę krzyczą z daleka, nie wchodź tu. Nie wchodź tu, a tym bardziej nie jedz nic. Więc to jest taki kolor, ostrzegam, nie wchodź. Lecz może warto tu jednak wpaść? Zakopiańskie. Choćby na coś swojskiego. Pierogi zakopiańskie i śmietankę. Ten farsz jest ciekawy. Ciasto zdecydowanie za grube. To nie jest zły początek. Ale w pierogach tym kunsztem jest ciasto. No, ale jednak powiedziała, że to nie jest zły początek, czyli już mamy jakąś bazę. W restauracji Meltini gospodarze próbują zaimponować Magdzie Gessler polsko-włoską kuchnią. Pierogi cztery sery. Czy cztery, czy jeden, to nie wiadomo. Smak jest jeden. To jest żadne. To jest na to, żeby się dotuczyć. Ale kurde, pierogi cztery sery to brzmi ciekawie. Chociaż wiem, że jak na przykład podają Magdzie Gessler pizzę cztery sery, to z jakiegoś powodu ona wymaga, żeby na każdym kawałku był inny ser. Nie wiem od kiedy to tak się podaje, ale nigdy się z tym na przykład nie spotkałem. Więc nie wiem, co w każdym pierogu też powinien być inny ser? W Meltini w ogóle chyba lekko nie jest. Pizzę masz w piecu, tak? Tak. Nasza pizza carbonara. Wszystko jest bardzo podobne do tych pierogów, nie? To są te same sery.
Jaki tu jest ser? Tu jest ser mozzarella z edamskim. Pizza jest cholernie tłusta, ale jest dobra, jest smaczna. Bardzo dobre ciasto, ale ilość sera i kalorii. Jeszcze we Włoszech w życiu nie widziałam pizzy, gdzie by ktoś włożył tyle pieniędzy i tyle tłuszczu. Ale nie jesteśmy we Włoszech, jesteśmy w Polsce. Tu się lubi pizzę z dużą ilością sera. Po co za każdym razem ona do Włoch to po prostu porównuje? Po co? Nie jest to zwykła, klasyczna pizza, tylko jest to autorski przepis stworzony właśnie przez Igora. Jak i zapiekanka, leciutka, z dużą ilością sera. Pane Milano? Mhm. Pierogi zapiekane w sosie też pinoki. Nowy ser? O, pierogi co mają w środku? Też... Ale czekajcie, pierogi zapiekane ze szpinakiem i serem? I z tego taką zapiekankę zrobili? Czy tego jedna osoba nie jest w stanie zjeść? Ser? Akurat zrobiliśmy pani z serem. Byście zwariowali, tu jest mniej więcej 4000 kalorii. Sam tłuszcz, w ogóle niezdrowe. Zabieraj to z moich oczu, bo mi się robi słabo. Na spróbowanie czeka jeszcze makaron. To jest smaczne. Pomidorów jest za mało. Pasta jest przygotowana, ale nie da się ukryć, że chyba jest to najlepsze danie. Przynajmniej nie jest mdłe. Jak na razie po prostu jej wszystko smakuje, tylko ciasto za grube i za dużo sera i tyle. A tak to jest wszystko okej. Okay. Ogólnie... no nie. Kaloryczne, tłuste. Sery... tłuste. Wszystko tłuste. Mamy, co będziemy coś zmieniać. Nastąpiła próba utopienia mnie w produktach seropodobnych wysokokalorycznych. Boże, to jest chyba najpiękniejsza śmierć, jaką można sobie wyobrazić. Choć Magda Gessler uszła z życiem, atmosfera w kuchni zrobiła się grobowa. Mówiłem nieraz, żeby było przyszłościowo więcej, no to trzeba coś zmieniać. Ale Arek przeciw tego, bo dla niego, żeby coś zmienić, to czyli tracimy kasę, ludzi. Meltini okazało się królestwem dań z sera z serem. Kto za tym wszystkim stoi? Czas poznać miłośników tak niezdrowej kuchni. Dzień dobry, jestem Grzesiek. Dzień dobry. Dobre, dziękuję. Jesteście młodzi, skąd taka kuchnia dla w sumie ludzi zagłodzonych? Bez smaku, bez ziół, naprawdę dupa. Smutno nam to słyszeć. Przepraszam, ale jak możesz myśleć inaczej, że pizza, na której jest ćwierć kilograma sera, może być zdrowa? Przede wszystkim... Czemu zakładamy, że oni chcą robić zdrową pizzę? Może po prostu ma smakować ludziom? Skład sera, który był wczoraj podany... No, kuchnia jest wysokokaloryczna, tak i... No i... tym się trzeba zająć. Czytaj. Ile procent tłuszczu to ma? 22? 34,9. Wyjątkowa ilość tłuszczu jak na polski ser. I budować na tym wszystkie smaki naszej kuchni jest największym fuck-upem i absurdem, jaki w życiu widziałam. Naprawdę. Tu nie ma świeżości, tu nie ma pomidora, sałaty. Nie ma nic, tu jest sam ser. Serowe dno. Mamy tłuczące, tłuste dania. Uświadomiłem sobie to dzisiaj. I co, i pójdą w tą taką jakąś zdrowszą kuchnię? Co, będą sałatki teraz podawać? Który z was? Obaj? Ja jestem w gastronomii bardzo krótko. Jestem samoukiem do dzisiaj. Samoukiem? Jako samouk co gotujesz? Co gotuję? Aktualnie nic. Trening czyni mistrza, co Arka niestety chyba nie dotyczy. A ty? Na kuchni nie pracowałem. Pracowałem barmanem, potem administratorem, potem... Jak chcesz gotować, jak nie byłeś nigdy kucharzem? Ja rozumiem to. Nie oferuję się. Ja jestem ciekawa, jak ja mam z wami jakby wprowadzić świat prawdziwej kuchni, kiedy wy jesteście zieleni jak ta zieleń na ścianę. To jak ja mam to z wami zrobić? Przynieś garnek. Uh-huh. Wejdź sobie na spacer, a on powie, jak robi rosół, a potem ty powiesz, jak robisz rosół, dobra? Bo ja chcę widzieć... To jest taki podstawowy po prostu test. Zawsze jest test rosołu. Przed Arkiem mała matura z banalnego rosołu. Proszę pogadować ilości rzeczy, które tu wkładasz i w jakiej kolejności to wkładasz.
Zaczynam od mięsa. Jakiego? Podroby z kurczaka. Podroby to znaczy co? Znaczy, przepraszam, porcję rosołową. Co to znaczy? Jak to się... Z czego się składa porcja rosołowa? No, zawiera kości. Jakie? Żebra. Żebra... Żebra z kurczaka. No, no na to bym nie wpadł na przykład. Żebra z kurczaka. Przecież to tak co? Ale w tych nowych odcinkach, w tych nowych, nowszych sezonach generalnie jest faktycznie przeprowadzany ten test rosołu. Magda Gessler pyta tych ludzi, jak się robi rosół, a w starszych sezonach, w tych naprawdę starych, starych, zawsze był test majonezu. Magda Gessler się pytała, jak robić majonez. Kury, to ciekawe. Może żeberka? Może... No nie. Kiedy ostatni raz gotowałeś rosół? Z rok temu. Dostałem zaćmienia. Pierwszy raz rozmowa z takim autorytetem. Gdzieś ten język mi się zagubił. Czekający na swój egzamin Igor chyba dość dobrze zna słabe strony swojego wspólnika. A jak wy się dogadujecie? No, ostatnio nam się kontakt trochę pogorszył. Bo co? Bo kasa się nie zgadza? Bo... No a co innego? No tylko o to chodzi. Zawsze tylko o to chodzi. No Igor by chciał wiele zmian nagle. Ja jakoś trzymam się tego, co jest. Więc jak Igor proponuje jakieś zmiany, no to... Ty jesteś tchórzem. Tak, zrobiłem się takim tchórzliwym. Wolę zainwestować w produkty, które już mamy i jakoś tam idą. Nie, właśnie nie idą. No, nie idą jak powinny. Może szedłem na łatwiznę tym, że miałem już rzeczy gotowe i jakoś podświadomie może myślałem, że jakimś cudem to się rozwinie. A niestety się zwija. Jak oni mają takie podejście, że jakimś cudem to się rozwinie, no to ja życzę im powodzenia, naprawdę. Taki garnik ja bym dał dużą kurę. Mhm. Pokroiłby ją. Seler, pietruszki też tak dużo tego, żeby to miało smak. Coś jeszcze? Marchewki dużą. No cebuli. Najwięcej ja by się to usmażyłem na ognisku jakimś. Na ognisku, tak. No tak. Przypaliłem, żeby to było takie przypalone. I żeby miało kolor. No. Twój przepis się trzyma kupy. To jest dobry przepis na rosół. No ja nie mogę powiedzieć, że ja w ogóle jestem zielony. Jak pani mówi, to jak ta ściana. Nie jestem zawodową kucharzem, ale od dzieciństwa rosłem z moją siostrą. Siostra ma zawodowo, ona szef-kucharz. A ona tu pracuje, czy nie pracuje? Może by warto zaczerpnąć pomocy od właśnie tej siostry? No chyba, że ta siostra gdzieś tam pracuje sobie w innej gastronomii. Cieszę się, że miałeś siostrę, która to widziała. Ja umiem dosmakować to, ja odczuwam te smaki. Na pewno, że nie jestem amatorem, ale no, zgadzam się, nie jestem mistrzem kuchni światowej z takim doświadczeniem. Igor, jakie masz nowe pomysły, których nie chce przejąć od ciebie twój kolega, wspólnik? No, zrobić sezonowe menu, zrobić menu rozdzielić na rybne, na mięsne. My nie mamy w ogóle marketingu nijakiego. I mówię, że ktoś ma tym się zająć. No, tak za bardzo nie macie co reklamować, bo powiem tak, szczerze, ale lepiej... jak nie reklamować, może to... Może lepiej się, nie, że nie reklamowaliście, bo de facto, no może, jakby może ludzie lepiej to próbowali, to by tu nie wracali. Ale to z jakiego powodu, bo ten właściciel ma jakiś pomysł na knajpę, ma jakiś pomysł na menu, a jednak uparli się na pizzę i pierogi. Z tego trochę nie kumam, ma inny plan na restaurację, ale podaje całkiem coś innego. Na kuchnię do kolegi, a ja za chwilę do was przejdę. Pani Magda ma rację. Za dużo było w tej kuchni wszystkiego, namieszane. Kuchni trzeba się przyjrzeć pod jeszcze innym kątem. Dawajcie wszystkie garki na górę. Trzeba umyć się z tej strony. Skoro was jest tyle, no to dobrze by było. Wyciągnij lodówkę. Dobra, jest czysto. Na razie nie wygląda to najgorzej. Kuchnia jest czysta. No na razie to ogólnie nie wygląda najgorzej, bo nie było czegoś takiego, że nie wiem, próbowała jakiegoś jedzenia i zemdlała od razu. Na kuchni też nie ma syfu, no to jak mówiłem na początku, mamy dobrą podstawę. Przynajmniej mamy czysto. No dbamy o tym, zawsze mówiłem, że ma być jak w szpitalu, w reanimacji, bo to jest jedzenie. Tak, już nie jesteśmy takimi
bez rąk, bez głowy. Powiedziałem pani Magdzie, że aktualnie jestem tchórzem i boję się zmian. No właśnie. Od tego my mamy taki cały czas nieporozumienie. Trochę. Boję się tego wszystkiego, ale nie wiemy jak będzie, nie spróbujemy to. On jest wzorkowcem, jemu trzeba to zobaczyć, jemu trzeba to zrozumieć i wtedy on jest na zmianę i idzie. Ale jestem ciekaw, co oni będą podawać faktycznie, bo skoro nie znają się na kuchni, też niczego skomplikowanego pewnie ona nie wprowadzi. No ale przy pizzach i zapiekankach z pierogów na pewno też nie zostaną. Trzymasz się czegoś, co jest do dupy i trzymasz się i trzymasz, i odczepić cię nie można. Wiele razy próbowaliśmy jakieś zmiany i może miałem ich dosyć. Tym się nie należy zajmować, jak człowiek ma dosyć, bo to jest najcięższa praca i trzeba mieć jakiś pomysł, żeby znaleźć temat, który naprawdę się przyklei do ludzi i ludzie polubią. W końcu mnie olśniła rozmowa z panią Magdą, że jednak to nie jest to, co mogłoby się rozwijać, więc potrzebna jest ta zmiana, więc muszę się na nią sam przygotować. A będzie to zapewne wielka zmiana. Robimy tak. Ta rewolucja będzie poważną rewolucją. Mamy od cholery roboty. Poproś załogę. A to już jest chyba drugi dzień, no nie? Tej rewolucji, tak mi się wydaje. Więc jak mają od cholery roboty, a zostały im dwa dni, powodzenia życzę, że oni to wszystko, wiecie, zapamiętają. W naszych siłach i ręcach to, jak widzę, jak ktoś tam coś padnie, no to dam kopa. Co myślicie, że tu będzie? Może trochę ja posłucham, jakie macie pomysły? No, myślę, że jak pani nas krytykowała w tym, że wszystko jest tłuste... Ale tłuste też może być dobre. No, za takie, za ciężkie, powiem tak. Nie, nudne. To ma być smaczne. To ma być kolorowe, to ma być jakieś... Nie wiedziałem, co tu może być. To jest najbardziej podobne do kuchni śląskiej. Skąd oni mają to wiedzieć? Oni są z Ukrainy wszyscy. Mieszkają tylko parę lat. Skąd oni mają to wiedzieć niby? No muszą, nie wiem, wygooglować, muszą zrobić research. Jest dobrze doprawiona, jest słona, pełno lubczyku. Niemiecka bliżej. Ciepło. Bawarska? Jest! Bawarska. Jest wszystko to, co jest smaczne, syte. I bardzo podobny do kuchni śląskiej, tylko trochę inaczej zrobiona. Podoba mi się, co tu może być, co tu powstanie. Podoba mi się, bardzo, bardzo jestem ciekaw i nie mogę się doczekać. Restauracja się będzie nazywała Bayern Landhaus. Nie no, dlaczego? Kuźwa, dlaczego zmieniają znowu nazwę? Przecież ta Meltini to się teraz nazywa? Przecież to spoko nazwa jest. Jakiś Bayern Landhaus... Co? Dlaczego? Ogromna panorama miasteczka bawarskiego, co da perspektywę. Kolory zielone, czerwone, czarne. Będzie tu bardzo ciepłe, gemütlich, czyli przyjazne, ciepłe, przytulne miejsce. Na przystawkę będzie sałatka typowa dla Bawarii, czyli kartoflana z żółtym serem, z ogórkami małosolnymi. Do tego będą zielone szparagi, będzie czosnek niedźwiedzi. Będzie to sałata kwaśno słona z lubczykiem, będzie zupa z soczewicy na wywarze z wędzonych żeberek, kości, a na środek będzie wkrojony serdelek. Pani Magda, ona mówiła tak, ona już chciałam to spróbować, to zjeść. Ja tak nie mam. Mnie jakoś niespecjalnie zachęca to nowe menu. Przynajmniej na razie, może coś tam nowego wprowadzą, nie wiem. Następnie będą knedle, które się nazywa Semmelknödel. To są knedle robione ze starej suszonej bułki. Do tego będzie Schweinebraten, czyli pieczona pieczeń wieprzowa w ciemnym sosie, z ciemnego piwa i Leberkäse, czyli pulpet z wołowiny, wieprzowiny i wątroby wołowej. I surówka z białej rzepy. Czemu wprowadzają w ogóle całkowicie inne menu, co jakieś szczapy? Nawet nie rozmawiali o tym wcześniej. To skąd ten pomysł na tą restaurację? To jest inny świat. Żeby nauczyć was dobrych zakupów, zabieram was jutro na halę handlową w Techa. Tam jest najlepsza wołowina, najlepsze mięso. Ja jestem zadowolony, że już jakaś w tym będzie jasność i coś my pójdziemy, już koncepcja. Wędzone kości. Tę koncepcję trzeba jeszcze zrealizować. Do czego z kolei warto się przygotować? Dużo desek drewnianych do siekania, ostre noże, garki, przynajmniej 30-40 litrów narosłu,
i w tym bulionie gotujemy soczewicę. Przypomnijmy tutaj, że oni nie za bardzo umieją tam gotować, nie za bardzo mają jakieś przeszkolenie kuchenne, więc jak za bardzo tam skomplikują to menu, no to będzie kaplica. Na razie zespół łaknie wiedzy i oby ich nie przytłoczyła. Bułki wysuszone kajzerki, możecie je suszyć w piecu od pizzy, tylko nie tak bardzo, żeby się kruszyły. Bo trzeba je pokroić tak jak na sałatkę jarzynową i to powinno być zrobione. Zrobione na czas. Po kulinarnym wykładzie właściciele wyglądają na nieco oszołomionych, delikatnie sprawę ujmując. Do rana zespół musi zrozumieć, że zaczęła się rewolucja. Tylko, że jak tam już jest noc, to gdzie oni kupią te wszystkie garnki? Gdzie oni zrobią zakupy? Chyba, że z rana będą to wszystko organizować. Nazajutrz trzeba się już na serio zabrać do pracy. W kuchni pierwsze skrzypce gra odważnie Igor. Tu też dużo pieprzu. Wczoraj nie było to ułożone w głowie. Dzisiaj ja już rozumiem, co mam robić, co mam wymagać i co mam komu mówić. Zadania dla pań wyznaczone. Przed panami z kolei wyprawa na spotkanie z Magdą Gessler w niedalekich Tychach. No, myślałem, że oni będą organizować te garnki, a tu jednak idą na spotkanie. Restauratorka umówiła się z Igorem i Arkiem w hali handlowej. Będę uczyć chłopców, jak robić zakupy u prawdziwego, zawodowego rzeźnika. Dzień dobry. Wesoło tu? Wesoło. Ja lubiłem zawsze takie sklepy, jak było wszędzie tego napchane, tego mięcha, ale coraz już mniej niestety takich sklepów chyba jest. Naprawdę dobrze uwędzony. On jest bardzo fajnie uwędzony i myślę, że też super smak odda. A boczek lepiej jest z żeberkami takimi brać, z kością? Nie, kości wędzone oddzielnie. Mamy też uszy wędzone, mamy nogi wędzone, mamy właśnie takie typu łopatki wędzone. Ja się zastanawiam nad tą podwabelską, bo w sklepach to ona jest taka bardziej tam brązowa, to taka blada. To jest właśnie to, że oni robią to masowo i to jest jeden kolor i to prędzej... Malują to wszystko na wędzenie. Prawdziwa wędlina się powinna zeschnąć, a nie ześlimaczyć. Dostajesz tam taką konsultację od rzeźnika samego. To jest ciekawe, bo w zwykłych sklepach nie dostaniesz od sprzedawcy takiego. I najlepsze jest to, że w takich sklepach te ceny wcale nie są jakoś, wiecie, wyższe. One są bardzo zbliżone do tych takich supermarketowych, że tak powiem, a mniej ludzi jednak to kupuje. Świeżą wątrobę? No, po nosie. Proszę bardzo. Krwista, tak? No nie mogę, zobaczy, dotknie i wie, czy ono jest świeże, dobre i do czego się nada. A zniżkę uzgodnimy, nie? No pewnie, że tak. No ile dostajemy tej zniżki? 10% bez niczego. No. A z uśmiechem? Z uśmiechem? 20. Pierwszy raz i na szczęście. Dobrze, niech będzie 20. Niech się wiedzie. Fajnie było obserwować pani Magdę w akcji, bo pani Magda taką mam energię, ona jak idzie, tak ta energia po całej hale poszła. Rzadko się spotyka to, żeby można było dotknąć, powąchać, czy nawet spróbować. Nie, no nie rzadko właśnie, tylko no w supermarketach raczej tego nie spróbujecie. Tymczasem do lokalu w Katowicach zdążyła wkroczyć ekipa remontowa. Tą wniamy, czy nie? No. O, jaki kolor. Kolor kolorem. Kolorów będzie tu mnóstwo. A równie wiele pracy czeka już za chwilę kucharzy. I teraz tak. Mielicie 2 kg wieprzowiny, łopatki wieprzowej, a te chaby takie ładne trzeba zamarynować w cebuli i w kminku. Cebula tarta? Nie, bo będzie gorzka. Na początek... Czemu będzie gorzka? Czemu jak się zetrze, to będzie gorzka? Napiszcie w komentarzu dlaczego. Piąć się trzeba zupą na mięsnym wywarze, a także bułczanymi knedlami. Praca na szczęście idzie sprawnie. Wszyscy na pełnych obrotach, no, dziewczyny działają, my działamy, nie zatrzymamy tej rewolucji. Co prawda, to prawda. Ale zaczyna dobrze pachnieć. No, już trochę. Wreszcie pochylić się trzeba nad bawarskim pasztetem, pochylić na sposób doprawdy niespotykany. I zaczynamy blendować. I do tego Lodu tam dodali? Do tego mięsa? Dobrze widziała? Lód, żeby tłuszcz się nie wytrącił, żeby to jedna ta masa. O kurde, jaki mają blender, to wygląda jak te odkurzacze Dysona takie. Fajnie było się dowiedzieć, żeby dodawać ten lód, jak to zmienia strukturę mięsa. No ciekawe to, dla mnie to nowe.
To nie może się ogrzać, musimy mieć gałkę. Bo ja nienawidzę zapachu tego. Nie cierpię, nie pod... no nie. Fajne. Tylko taką używamy. Dwie takie. Uh-huh. Bardzo ładne, duże. Bardzo pachnące. Odpowiednio doprawioną masę trzeba na koniec idealnie zmiksować, co wymaga nieco wysiłku, a nawet pracy na dwie zmiany. Marek, weź, przekieć tu. Zrób troszkę. Chwila, to będzie pasztet, tak? Bo to ma strukturę pasztetu. Ciekawe menu. W Katowicach pełną parą idą prace nad bawarskim menu, którego ważną częścią jest zapiekany pasztet. Ile to pieczemy w piecu minut? Do momentu, kiedy osiągnie 75 ta masa 75 stopni. Przyrodnie. I to już koniec wyczerpujących zajęć na dziś. Byle tylko kontrolować proces pieczenia. Reszta poszła jak z płatka. Zaskoczyli mnie takiej dyscypliny i takiej pracowitości. Dawno nie widziałam. No jak mają takiego bata nad sobą, no to ja się nie dziwię, że się wzięli do roboty. Planuję na jutro, że ruki, nogi do góry, do roboty, z zapalem, z energią, żeby to zasmakowało pani Magdzie, gościom, bo dla nas to ważne. Widzę, że Igor zachwycony tymi zmianami, a Arek, myślę, że jemu trochę też podoba te zmiany. Daję do pieca, żeby jej się szkórkę piło. No, chyba trzeba, bo troszkę wyszło blado. A zatem do boju o lepszą, porewolucyjną przyszłość. Gdy w witrynie lokalu pojawia się jego nowa nazwa, a wnętrze nabiera bawarskiego charakteru. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo raczej Polacy mają nadal takie coś, że tu się nie lubi Niemców za bardzo. Że oni są na Śląsku, tak z drugiej strony. Bo myślę, że na przykład, nie wiem, w stolicy by to nie przeszło. Nie przeszłaby taka nazwa w ogóle i taki wystrój. No, ale może jestem w błędzie. Wciąż najwięcej do zrobienia jest w kuchni. Już za chwilę do zespołu ponownie dołączy Magda Gessler. Idę sprawdzić, na jakim etapie są przygotowania do kolacji. Jezu, ile kolorów ona ma na sobie. Do tego się nawet nie da policzyć. Porter tu. Sos na bazie ciemnego piwa. Obok sosu powstaje też kartofel salat, podawana ze szparagami. I do tej wiosennej sałaty cudowny będzie dodatek w postaci serka typu włoskiego. Jest bardzo delikatny, śmietankowy, podkreślający smak szparagów. Jak motyl. Voilà. Przyszedł czas na zrobienie bawarskich knedli. Pokrojoną suchą bułkę najpierw zalać trzeba mlekiem wymieszanym z jajka. Właśnie tego dania jestem najbardziej ciekawy. Jak to kurczę wyjdzie? Bo to troszkę sobie tego nie wyobrażam. I robimy kulę. Mhm. Mocno ściskaj. Idealna forma na wykorzystanie suchej bułki do zrobienia semmelknödel. Katowicką rewolucję promować będą kanapeczki z pasztetem, kiszonym ogórkiem i jadalnym kwiatkiem. Ale tutaj jestem zadowolony z tego odcinka, bo nie ma śledzi. Bo też w każdym odcinku praktycznie są śledzie wpychane do tych restauracji, a tutaj tego nie ma, więc jest taka ulga po prostu na serduszku. Proszę do końca. Do końca? Tak. Swój przybytek gospodarze reklamować będą po sąsiedzku, bo też ma on mieć lokalny, dzielnicowy charakter. Będą chodzić po domach z tym? O Jezu. Tylko otwieracie komuś drzwi, a tam wiecie, tu jedna kamera, tu druga kamera i jakiś gościu z jedzeniem. Kuchnią bawarską, ze swojskim super jedzeniem. Zachęcam do spróbowania naszej kanapeczki z pasztetem swojskim, bawarskim, ogórkiem kiszonym, jadalnym kwiatuszkiem na chlebie kinkowym. Przepyszny. Jest kremowy, jest odpowiednio przyprawiony. No, prześwietny. Jeszcze w połączeniu z ogórkiem, z tym chlebkiem, idealne. Teraz będzie się nazywać nie Weltini, ale Bayer Landhaus Schink. Odwiedzicie nas? Musimy przyjść, jesteśmy sąsiadami. Dzień dobry. Dzień dobry, sąsiedzie. Skosztuj. Muszę przyznać, że przepyszne. No a co mam powiedzieć, jak go nawiedzili w domu?
Na nadchodzących gości czekać będą rewolucyjne zmiany, na które obojętny nie jest sam gospodarz. Nie mogłem w to uwierzyć, że tak lokal niedoceniony przeze mnie może naprawdę tak pięknie wyglądać. Te złote akcenty dodają tyle ciepła, takiej elegancji, prawda? Tak mi się wydaje. Super. Jest radośnie, jest tematycznie, kolorowo. Oj, tutaj ta pani bardzo, bardzo chce dać znać, jakby się znała na tym wszystkim. Ale no faktycznie, no zmiana na plus, no wygląda to na pewno lepiej niż te paski zielone, co były na początku. Fajny efekt. Obrazy z bawarkami przyciągają uwagę. No i przede wszystkim świeże kwiaty, są przepiękne. Ostatni rzut oka na salę i Igor jako szef kuchni musi wracać na swoje stanowisko dowodzenia. Wieczór rozpocznie sałatka z kartoflami, serem, ogórkami, a wreszcie z zielonymi szparagami. Jak dla mnie największą robotę tutaj robi ziemniak. Aż przepyszny kartofel, salat, doskonała. Byłam w Niemczech, też na Bawarii, próbowałam wielu, ale ta była super. Nikt na razie się nie wypowiedział o tym serze, co Magda Gessler tam dała. A byłem akurat ciekaw, co powiedzą ludzie, czy to jest dobre, czy niedobre. No ale, no nie doczekałem się. Serdelki będą dodatkiem do zupy z soczewicy. Na wyrazistym mięsnym wywarze. O jej wygląd ramię w ramię dbają Igor oraz Magda Gessler. Jej, to wygląda jak jaka gruba parówka. To na pewno jest dobry pomysł, żeby to tam dodawać? Pić parówkę. Do zupy przewidziany jest jeszcze jeden dodatek. Ale dobra. W zupce zaskoczył mnie precel, który był gorący i idealnie się przegryzał z tą zupką. Zupka jest lekko pikantna. Ale naprawdę bardzo, bardzo smaczna. Zresztą serdelek też wymiata. Zupka na wywarze z kości wędzonych. Takie bardzo esencjonalne. Tymianek. A skąd ta pani wie, że z wędzonych i że z kości w ogóle? Kto jej o tym powiedział wcześniej? Seler też wow. Fajnie wszystko się ze sobą komponuje, jedno z drugim. Zupa wedana, tak? Tak. Dobra, jest. Pani Magdo, podajemy teraz ten pasztet? Wszystko razem. Wszystko razem, i pieczenie. Duże talerze. Dobra. No, zadała dzisiaj pani Magda takiego tempu dla nas. Dwie deski mamy, pieprz tu mamy, sos jeden, sos drugi. Spieszyliśmy tak, żeby to przygotować, żeby nie było niejakich w tej kolacji. Ale mimo braku doświadczenia oni się wyrabiają z tyloma klientami, którzy do nich przyszli. Była restauracja chyba 4 odcinki temu, tak mi się wydaje, gdzie pomimo jakiegoś tam przeszkolenia ci ludzie sobie nie dawali w ogóle rady. A tutaj, kurde, tu jest wydawane, tu jest podawane, tu jest gotowane. Czyli tu będzie sukces chyba. Oto zatem danie główne. Zapiekany pasztet, pieczeń wieprzowa, bawarski knedel i surówka z białej rzepy. Zestaw potencjalnie doskonały. No super. Bardzo dobre. Niebo w gębie. Bardzo dobre. Super. Ta cała szynka, po prostu miód w gębie, za przeproszeniem. Rzodkiewno zabójcza, a z tym szanem to po prostu mistrzostwo świata. A to też dziwne, bo nie wygląda wcale apetycznie to danie. To małżeństwo bawarsko-śląskie jest całkiem udane i smaczne. W Katowicach wciąż się dzieje. Okazuje się, że w Bayer Landhaus gości obsługują już kelnerki w odpowiednich dla wnętrza strojach. Czy to pierwszy krok, by spełnić marzenie Magdy Gessler? No jeszcze powinni takie wielkie piwo im podawać do tego wszystkiego. Poczuję się znów jak w bawarskiej smacznej krainie. Dobre. Dobry. Tu jest bardzo po bawarsku, nasycone wnętrze. Zobaczymy, czy nasycone jedzonko. Bardzo proszę. Co mi proponujesz? Co powinnam zjeść? Sałatkę bawarską ze szparagami. I to się sprzedaje? Tak. To poproszę. Poproszę później leby ciezy. Pieczeń wieprzową i zamek knidel. O matko boska, jakie ceny. Widać, że to już jest 2024, bo te ceny po prostu zabijają. Tak? Jeszcze jest zupa z soczewicy, którą bardzo chętnie spróbuję. Dobrze? Okej. Okay. Jak tam w porządku? To pewnie się okaże. Na początek na stół trafi sałatka ziemniaczana ze szparagami. Bardzo proszę, sałatka bawarska z zielonymi szparagami.
Wszystko się zgadza poza cukrem. Ale strasznie duża jest ta sałatka, nie? Jedno danie i jesteście skończeni. Wszyscy nie używają nigdzie, jeśli chodzi o słone dania. Szparagi są jak deser. Dobrze słodkie. Sałatka też. A ogórki konserwowe nie są brane ze skórki. To jest błąd. Ładne danie. Brakuje pieprzu. Brakuje Bawarii. No to kolej na zupę soczewicową z dodatkiem serdelka. Zupka z soczewicy z serdelkiem. Nie jest zła, ale tej papryki jest za dużo, brak goździka. Za mało jest tego, co wydatnia tą soczewicę. Oj, czyli schrzanili zupę. Nie, no pewnie jest dobra, tylko czegoś tam brakuje. Polałam moją wersję. Co podajemy teraz? Pieczeń z leberk. Czyli zapiekany pasztet w towarzystwie sałatki z rzepy. Pasztet. Leberk jedy. Tak. Z. Podany z sosie. Jakim sosem? Sos jest beszamelowy. Tak, z mięsem. Jezu, jak ona przesłuchuje, jak ona męczy tą kelnerkę. No ale też sprawdza kompetencje, czy po prostu nie robi wciula klientów, no nie? Więc to dobrze, że ją męczy. Beszamelowy z mięsem? Tak. Nie ma beszamelu z mięsem, takiego sosu. No sos mięsny. Dobra, daj spokój. Nie mam sztućców. Tak, jakbym miała wszystkim wymieniać te sztuczce pojedynczo, chociaż nie obrywam. Nie no, to najlepiej, żeby klienci sobie oblizwali te sztuce i podawali po prostu dalej do stolika. Co to kurde w ogóle jest? Co to jest? Ziemniak, aż go trudno przekroić. Wydaje mi się, że odgrzewany w mikrofali. Tu jest za dużo papryki, ale nie jest zła ta leberka. Sos jest za gęsty. A sałatka jest za słodka, ale jest dobra. Ostatnie danie to pieczeń wieprzowa z dodatkiem? Nie. Do ustalenia. Do pieczeni my dajemy knedli, nie dajemy ziemniaki. Aha. No to taki plus, że chociaż ten szef tam ogarnia, nie? Jakby tutaj się pomylili w tym, to Magda Gessler by chyba w ogóle straciła nadzieję całą. Pieczeń wieprzowa? Ja bym na przykład już tego nie zjadł, bo mimo, że pewnie to mięso jest dobrze przyrządzone tutaj, strasznie takie różowe i takie blade i to skreśla dla mnie całe danie. Nawet jakby było super dobre. Mięso jest dobre, to przedziwne. Wszystko jest słodkie i wymyślnie przyprawione. To tu się dzieje, te dania są strasznie zmienione. Nie są złe, ale są dalekie od tej wersji, którą tu zostawiłam. Poproszę krem i właścicieli. Dobrze. No i będzie tak zwany opierdziel. Widzę, że się staracie, widzę, że chcecie, ale poszło to w zupełnie inną stronę. Każde danie było zmienione. Jest taka ilość cukru w tych daniach, że mam ochotę się powiesić. Jest to duży problem, bo jakby w filozofii bawarskiej nie istnieje cukier. Brakuje słoności, wytrawności. Wszystko jest za słodkie, za tłuste i za paprykowe. Dużo klientów przychodziło, jednym było za słone, drugim było za mało słone. Trzeba się trzymać jednej strony. Albo... Właśnie, no nie można się dostosowywać do każdego klienta z osobna, no bo to, tak się nie da. To trzymać się po prostu swojej kuchni i mieć w dupie to po prostu. Albo akwarium. Właśnie. Co powiesz? No, staraliście się. Wiem, że ta kuchnia nie była łatwa, ale mi się wydaje, że ty jesteś mądrzejszy od kury. I to jest problem. Dajemy trochę więcej cukru. Ja naprawdę jestem z wami, się włosy wyprostowały ze wściekłości. Właśnie nie wiedziałem, czy to komentować, czy nie, ale w poprzednim odcinku Magda Gessler miała taką, wiecie, wielką czuprynę. Tutaj tak jakby tych włosów ma mniej. Nie wiem, czy to kwestia, że sobie odpięła na przykład do czepy, kwestia innego zaczesania. Bo tak miłej kolacji i tak udanej dawno nie było. Jest mi przykro. Chcemy się poprawić. No to nie o to chodzi, żeby było przykro, to chodzi o to, żebyście mieli sukces. Ogólnie rzecz biorąc, jest tak, jakbyście musieli jeszcze raz ze mną pogotować, żeby się nauczyć, no, ale ponieważ nie ma takiej szansy, więc wysyłam was do Bawarii. Owszem, nie byliśmy tam, więc jeszcze jakby się, powiedzmy, uczymy, nie minął
bardzo długi okres czasu. Oczywiście, że nie zostawimy to na to, tak jak jest. Czy fajnie jakby oni mieli możliwość na przykład pojechania i spróbowania takiej faktycznie oryginalnej kuchni, nie? By musieli wziąć trochę wolnego, na przykład tydzień, pojechać sobie za granicę i zobaczyć, jak tam to smakuje i ewentualnie doprawić te smaki po ichniemu, co im tam smakowało, co nie. No ale spoko, no to jest jakaś świeża knajpa jak na razie. Starać się. Przykro, że tak to wyszło, ale życie idzie dalej. Jestem rozczarowana. Zostawiłam pyszną, słoną Bawarię, a zastałam słodką, a takiej Bawarii nie ma, po prostu nie ma. Czyli tak niby się powiodły te rewolucje, ale z drugiej strony Magda Gessler nie jest zadowolona. Ostateczną ocenę i tak pozostawiam wam. Jak wam się podobał ten odcinek, napiszcie oczywiście w komentarzu. Z tego co sprawdziłem w Google, restauracja daje sobie radę, bo mają prawie 400 opinii na dzień dzisiejszy i chyba 4,7 gwiazdki, więc na razie im jako tako idzie, ludziom to chyba smakuje. I co, no i widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie jutro i w jakimś nowym odcinku, który będzie no za tydzień, no bo te odcinki nowe wychodzą co tydzień. Także dziękuję wam za oglądanie i kurde, miłego dnia.